Aż 24 pomysły mieszkańców Suwałk zostały zakwalifikowane do wpisu na kartę głosowania w suwalskim budżecie obywatelskim. Dużą aktywnością wykazały się osoby troszczące się o ulicę Lazurową. Do suwalskiego budżetu obywatelskiego 2024 zgłoszono aż 3 projekty dotyczące tej ulicy. Wśród propozycji mikro znalazł się pomysł na zagospodarowanie zielenią wart 15 tysięcy złotych. W projektach małych za 10-krotnie wyższą kwotę pomysłodawca chciałby zbudować tam oświetlenie uliczne. A trzeci, najdroższy projekt to pomysł na budowę tej ulicy wraz z odwodnieniem. Tu koszt oszacowano na 600 tysięcy złotych. Wśród mikroprojektów pojawiły się dość zróżnicowane koncepcje. Są festyny, pikniki, ale też zajęcia lekkoatletyczne dla dzieci i młodzieży. Tradycyjnie już pojawił się pomysł poukładaj sobie raka. Dwa turnieje piłkarskie, jeden dla dzieci, drugi dla mężczyzn po 30. Zgłoszono również pomysł na podróż w przeszłość, która ma się odbywać autobusem, w którym zawiśnie wystawa starych zdjęć miasta. Coś dla siebie znajdą też miłośnicy literatury, bowiem pojawiła się propozycja wykupienia ze środków obywatelskich dostępu do internetowej platformy czytelniczej. Te pomysły opiewają na kwotę 15 tysięcy każdy. W małych projektach są między innymi kolejny etap utwardzenia ulicy Dąbrówka, budowa parkingu na Andersa, wrócił psi park i pojawiło się kolejne boisko za 150 tysięcy złotych. Ma być mobilne, ale jak to określono, z docelową lokalizacją. Przy stadionie na Zarzeczu. Niestety wykaz nie wyjaśnia, jak rozumieć określenie mobilne z docelową lokalizacją. Duże projekty to budowa drogi wewnętrznej na osiedlu drugim, remont drogi łączącej ulicę Witosa z Putry, tej położonej równolegle do Puławskiego, o której kilka lat temu na naszej antenie marzył dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni Tomasz Drajer, dostrzegając potrzebę nie tylko remontu, ale i przebudowy skrzyżowania, które jest dla kierowców niezwykle trudne do pokonania. W wykazie zakwalifikowanych do konsultacji pomysłów są kolejne parkingi, strefa sportu i zabawy na osiedlu Hańcza, zagospodarowanie strefy wokół zalewu Arkadia pod potrzeby różnego rodzaju aktywności fizycznej, ale też doposażenie areny w sprzęt nagłaśniający za kwotę 900 tysięcy złotych.